Cześć, Rokon z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku. Wznawiamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Jeszcze tylko uruchomię stopper. No i dobra, zobaczymy. Czyli co, odwiedziliśmy jarlów. Jeden się okazał wściekłym wampirem, drugi zbroi się do wojny. Czas skonfrontować się z królem. Nord politics. It's a wonder to behold. One step removed from a barroom brawl. I'm disappointed they didn't start slugging each other, but it worked out in the end. Okay. Damn it. I was afraid of that. Dobra. Talk to Svana, gdzie ona jest? Blue Palace, oczywiście. Assassins tried to kill the High King. Fajne jest to, że NPC przeżywają aktualne wydarzenia. Gra jest instansowana, tak samo jak ma to miejsce w WoWie. Czyli generalnie kolejne instancje wraz z postępem historii się tam zamykają. Natomiast... Dlaczego ktoś mi w ogóle odpisał? Sami Francuzi. Żadnych rozmów. Wygląda to, że lag przestał. Może faktycznie przelogowanie pomogło. Zobaczymy. Idziemy porozmawiać z księżniczką w takim razie. Zobaczymy. To jest chyba już końcówka całego chainu. Niebieski pałac. Dobra, zobaczę, co księżniczka ma do powiedzenia. Svana, I know, would leave all this bother behind. Come back to the troll and let the royalty deal with this. I am the royalty, Mog. Time I started acting like it. No. Chyba księżniczka wreszcie urosła do butów. Przywódcy. To coś jest. No dobra, zagadajmy z nią, zobaczmy, co się wydarzy. Welcome to the princess's chamber, my friend. I don't remember the last time I spent more than a few moments in here. Anyway, Jarl Redhorn and Magister Fridelia are here, giving my father an earful. Thanks for helping me at the Holt. No dobra. No. Oh. But we said heavy. And stopped the cup. We returned to find my father is finally doing something about the Coven threat. But it's not enough. Extra patrols and rounding up the hill. O proszę, level up. Unfortunately, we've only recovered a few of the medallions. And Magister Fridelia hasn't determined what enchantment the medallions use to provide their protection. We need another solution. Aha, vampire. Right. Lyris mentioned that. Coincidentally, a courier delivered a message for you from Dusktown. I never heard of the place. But she said it was sent by someone named Fenori. Is that your scholar? Read the message and let's see if you'll help us. Tak, to jest ten vampir. Take the message from the table. Then see if you can convince Fenori. Okay. Forget that I don't care about it. Dobra, najpierw skill points. Okay. Pakujemy dalej w magicę. No i tak, teraz właśnie pytanie, jaki ultimate mamy wybrać? Ultimate ability. Radial sweep. I do nowe. Mamy dwa punkty, czyli tak, radial sweep. Super, mamy ultimate i... Jeszcze jeden ultimate. And with level 12. One skill point into Nova, Dawn's Wrath. To jest na levelu 15. Radial Sweep. Aha, i Nova będzie szła na drugi ten, dobra. Czy odblokować, tą Nowę teraz, czy może nie lepiej by było wziąć jakąś pasywkę?
To jest dosyć fajne. Ale dobra, weźmy ultimate na razie, niech będzie. Nowa, unlock. Na razie nic z nią nie zrobimy i tak. Dobra. Przeczytajmy wiadomość od naszego zaprzyjaźnionego wampira. Okej. Okay. Czyli coś tam odkrył. No dobra. Dusktown. I wonder what Fenn's found that led him back. Well, that's a start. You know, I never imagined that. You go on ahead. I need to get my axe sharpened before I go back down into Black. Okej. Okay. I'll meet you there. Lag? Nie chcę nikogo atakować. To był błąd. Tak, znowu lag. Ten lag jest strasznie upierdliwy. Dobra, czyli idziemy tu doskną, z tego co zakładam. Bawić najlepsze. Tutaj. A, nie ma co płacić na tych 60 golda, skoro mamy tak blisko waypoint. Polecimy. Korzystając z publicznego transportu. Bardzo jestem ciekaw tego ultimate'u. W ogóle jeszcze zacznę, co on robi. To jest ciekawe. Swing your Edric spear around with a holy vengeance dealing. Magic damage to all nearby enemies and additional... Okej, czy to jest AOE, AOE połączone z jeszcze AOE przez czas, czyli tak zwaną dotą, damage over time. Pytanie... Czy się szybko ładuje, bo na przykład Necromanta ma jedną z najmocniejszych AOE w grze. To jest Colossus, który jest krótki, ale zadaje gigantyczny damage. Strzały po 10 tysięcy damage'u prawie zawsze. Ale też się dłużej ładuje. Podejrzewam, że ten ultimate jest słabszy. Więc ładuje się szybciej. Zobaczymy. Necromanta ma na przykład fajne skille, które pozwalają wysysać duszę, czy tam jakąś energię ze zwłok. Generalnie szybciej ładować ultimate. Nie wiem, czy Templar ma coś takiego też. No zobaczymy. Tu chyba jest pewnie jakieś wejście w podziemia. Albo może nie. Nie no, ewidentnie gdzieś tu powinno być jakieś wejście. Chyba, że... O. Okej, okay, dobra. Mój błąd. Czyli on wyświetla waypoint na głównej mapie, który jest w podziemiu pod tą główną mapą. Nie wiem, jak to skomentować, ale generalnie słabo. No cóż, addony generalnie, jeżeli chodzi o tą grę, są bardzo często... mają niedobory w aktualizacjach. Niby jest PTR, jest testowy serwer. Więc jak ktoś zajmuje się tworzeniem addonu, to powinien mieć do nich dostęp, ale mimo to... Nie wiem, bo to jest kwestia API na przykład, czy jest zbyt skomplikowana. Nie mam pojęcia. Wracamy do dostępu. W takim razie. Drobny błąd, kosztował nas jakąś 2 minuty czasu, niestety. Trudno. Idziemy znaleźć tego chorowitego wampira. Questów to... Nie chcę tu brać questów póki co.
zrobić ten prolog i wrócić, że tak powiem, do Tamriel. I zacząć się tam bawić w podstawkę. Bo ona jest ciekawsza, a poza tym, no... Siłą rzeczy większość z was, jeżeli na przykład, nie wiem, moje materiały zachęcą was do rozpoczęcia zabawy z ESO, to siłą rzeczy i tak wylądujecie najpierw w Tamriel i zaczniecie od podstawowych questów. Chyba, że kupicie teraz grę z DLC, co chyba wydaje mi się z punktu widzenia finansów jest opłacalne, ponieważ gra razem z DLC jest dosyć dobrze wyceniona. Ale mogę się mylić. W każdym razie równie dobrze możecie kupić podstawową grę, wykupić abonament na miesiąc do ESO Plus i macie wszystkie pozostałe DLC dostępne w cenie, co jest mega. I do tego z czasem, jeżeli uznacie, że ma to sens, że gra wam się podoba, to kupić sobie Grimur po prostu, cały chapter. No i chyba ma to sens też, więc mimo wszystko. Chyba jest to w sumie lepsze podejście, no ale nie wiem, ja tak zrobiłem w każdym razie, więc z mojego punktu widzenia jest to prostsze i łatwiejsze, ale nie wiem, myślę, że ktoś, kto gra regularnie, mógł się wypowiedzieć. Klucz? Fenn nigdy nie struck me as a messy person. Could there have been a struggle here? Ktoś go porwał i chce go zaciukać. On jest wampirem, pewnie go kumple dorwali. Tylko co? Tym Federem Flasko są wampiry z tego chlają. Burnt journal pages, Ben's flask and a strange old key. All found among clear signs of a struggle. But other than what's in the flask, we didn't see any blood. That means Fenn was probably taken alive. Okay. The key looks dwarven to me, and the notes mention a dwarven tower. They could be connected. We have no idea. No dobra, czy idziemy za poszlakami. Zawsze tylko gdzie nas to zaprowadzi. Find Edir. Whatever. Tak, to nie było na tyle duże. To znaczy fajne. O, jest merchant. Spróbujmy obchnąć u niego śmieci. Muszę zacząć trochę zarabiać kasę na tej postaci też, bo jak widzicie, mam spore wydatki na gildię, a nie gram na mainie, który bardzo szybko... Map of Staff of Frost. Pytanie, czy jest to Frost Damage. Light. Magic Enchantment. Nie. Medium. Maximum Health. Chcemy to. Equip. Medium. W ogóle nie mamy hełmu. Maximum Stamina. Niech będzie. Maximum stamina. Maximum health. Heavy. Heavy. Maximum health. Heavy. Sprzedaj. Light. To zakładamy. To sprzedajemy. 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 Sprzedajemy. Wolałbym jeszcze, żeby mieć więcej zdrowia, no ale mieszka z tym. Broń zostawiamy, zostawiamy, dobra. Idziemy znaleźć tego... Mam 18 tysięcy HP, to wystarczy. Takim dolnym limitem na solowanie założony jest 19 tysięcy. No ale robimy content na niższych levelach, więc 18 jest ok. Póki co. Myślę, że tu nie ma za bardzo co się spinać. Czas nagrania 14 minut. To sobie zbierzemy. Przy okazji, skoro tu jesteśmy. No nic nie kosztuje, w sensie parę sekund z mojego czasu. On będzie tu na górze. Się znowu nie dało naciąć na to bieganie dookoła.
tu. Strasznie to jest głupio zrobione, bo na przykład nie wiem, czy on teraz nie jest przypadkiem na górze znowu. Pewnie jest, na, oczywiście, że jest na górze. Jest taka bzdura właśnie. Ej. I ładnie tak. Ja sobie przeglądam spokojnie mapę, nikomu nie wadzę. I musisz się wpierdzielać, wcinać, po co? Skąd ta agresja? Bardzo ładne są te God Race'y. Fajnie co zrobili. Nie, tu jest, dobra, widzę już go. Czy jednak nie? Sod off. This is my patch of ground. Okay. You don't listen to well, do you? Przerwę tu na chwilę, bo nie wiem, czy znacie taką historię o Milwaukee. Jest facet w Milwaukee, w USA, który nazywany jest milwaukeejskim Wolverine'em. Wygląda jak Wolverine z komiksów. Nie z filmów, z komiksów. I popierdziela przez miasto bez koszulki w samych jeansach i adidasach. Strasznie jest podobny do tego gościa. Nie wiem, czy to nie jest jakiś uśmiech w tym kierunku. Tak samo mówi i wygląda. Poszukajcie na YouTubie. Chyba Vice robił o nim dokument. Zajebista sprawa. But my packmates are still chained up in the Lightless Hollow. Use that key to set them free. The Lightless Hollow lies to the east. Hercene's claws. Who is that tall woman? Stand down. I'm a friend. Co się zakochał? None of the locals really wanted to talk. Why? Dobra. Mamy uwolnić ziomalów. Ziomali. Tu jest, tak? Znowu dymanie. Ale czy to nie jest przypadkiem... Nie. Dobra, to prowadzi do kolejnej sekcji. Ja bym bardzo chciał uniknąć robienia tego wszystkiego, ale coś... Strasznie dużo biegania. Ale cóż, nie mamy wyboru. Prolog jest strasznie rozciągnięty, jest, każdy quest ma kilkanaście, że tak powiem, etapów, które się rozwijają w kolejne etapy i tak dalej. Wolę questy z podstawki, one są, nawet te główne fabularne, są szybsze, prostsze, jest tam dużo mniej gadania, kombinowania, biegania. Zresztą moim zdaniem dobry design, mamy mowy maga, między innymi tego, żeby gracze nie musieli poświęcę tam wiele dużo czasu pierdołą. Nie ma to większego sensu, ale okej, no. Na grzybek? Idziemy w tym kierunku. Potoczymy się. Ładnie, pięknie wszystko się fajnie świeci, super. Czy wracamy do tej sekcji, gdzie była ta pajęczyca i... ten tajemniczy dungeon, tylko tym razem idziemy... tu jest skrzynka. Może będzie wreszcie jakiś dobry loot. Delikatnie. No, nie będzie, bo to jest chyba łatwa skrzynia. No, ale są jakieś spodnie, zobaczmy. Maximum health. Załóżmy. Mam w ten sposób 19 HP, to się... Wróżka. Spoko. Pixie, po angielsku. No dobra, to spróbujemy się teraz stąd wydostać i znaleźć drogę do celu. Przekazać trochę materiałów. Tam byliśmy niedawno, nie wiem czy pamiętacie, odcinek albo dwa temu.
Teraz przemieszczamy się. To jest jakaś klatka schodowa. Bardzo zmurszała, jest użyta. Ta lokacja jest świetna, jest piękna. Jest jakiś underground, podziemie takie typowe. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję czytać Krainy Podmroku i Zapomniane Krainy. A zwłaszcza bardzo polecam wam L.A. Salvatore trylogię Od Rizzi do Urdenia. To jest chyba ma status już gwiazdy, jeżeli chodzi o RPG. W każdym razie, jak jestem w tym miejscu, to mam takie bardzo duże przeświadczenie, że tak mniej więcej wygląda Podmrok z Zapomnianych Krain. Jest podobna wibracja tutaj, jeżeli chodzi o wygląd, o design. Bardzo sympatycznie, bardzo klimatycznie. Dzień dobry. W każdym razie jest podobny klimat. Sympatycznie, naprawdę sympatycznie. Tak więc sobie wyobrażałem to, jak czytam książkę. Może nieco więcej ciemności, ale Podmrok w sensie zdawał się chyba bardziej taki niedoświetlony. Zresztą też były, tak? Tam jest opisane te historie tam. Kto jak woli, przemierzał Podmrok i właśnie trafił jakieś miejsca z fluorescencyjnymi grzybami i tym podobnymi historiami. No fajna, polecam wam. Nie są to może książki dla wymagającego czytelnika, bo w końcu jest to Fugitive Leaves, czyli taki trochę harlekin z fantazy, żadne high fantazy. Nie jest to ambitna literatura, ale bardzo się to przyjemnie czyta. Na urlop na przykład na leżaczek w sam raz. A polecam. A jeszcze mam te wydania oryginalne Pruszyńskiego, które są moim zdaniem jednym z najlepszych. Piękne okładki, pięknie wydane. Wszystkiego razem, jeżeli jeszcze się do tego względni trylogię potem Lodowego Wichru, która kontynuuje historię Drista. Generalnie siada wam chyba z 12 książek, które można czytać. To czyta się bardzo łatwo i szybko, zresztą mi przyjemnie, bo też o to chodzi. Edyar sent you. Then he made it. He's alive. That's wonderful news. Exarch Singolis experimented on me and blacked out. Once they thought I was dead. Still at the camp. To the north. Hamild. A, to jest ta. Czyli ona jednak nie jest taka zła. Tu mamy waypoint, który chcemy oczywiście zahaczyć. Pip. Okej. Nie wiem, czy ten quest nie będzie nas właśnie przesuwał coraz bliżej tej twierdzy. Siedzi główny zły. Tyle też wiadomo, że tak powiem, z kontekstu. No ale zobaczymy. 24 minuty nagrania. Liczyłem na 2-3 odcinki, a wygląda na to, że jeszcze się tą trochę przeciągnie. Zobaczymy. Nie myślałem, że te questy są tak rozległe. To znaczy, w ramach jednego questu musimy zrobić tyle różnych checkpointów po kolei zaliczyć i tyle różnych rzeczy zrobić. No, okej. Okay. Jest to koniec świata na pewno. No, co mam tu zrobić? Vampires working us like dogs. Finally, thank you, stranger. Oh. To jest Warden, to jest kolejna z klas, które są do odblokowania.
On też jest jakiś turbo koksem. To jest właśnie fajne, że każdy próbuje hitować te moby, bo to jest zielony lód, więc generalnie wszystko coś zalicza na poczet. A, wyrąbą. To jest, kurde, Greyhost, Blood Knight. Niezły bydlak, generalnie. Okej. Okay. A teraz trzeba szybko zdjąć. Teraz są niewygodni. Dobra. No, taki miałem quest. O, to są wilkołaki w ogóle, co ciekawe. Jestem templariuszem, więc generalnie tłuczenie wampirów jest, że tak powiem, w miniaturze. Przeżywajcie. Tak, dlatego on wygląda jak Wolverine, bo to jest wilkołak. Idziemy na komuś przerąbać jeszcze. Złemu, dużemu złemu wampirowi pewnie. Cingalis Tower. Bardzo enigmatyczna nazwa. Mamy 28 minut nagrania, a myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. I w kolejnym zrobimy resztę questu. Dużo czasu na to schodzi, szczerze mówiąc, jak na głupi prolog. No ale okej. To dobry moment w takim razie, żeby to przerwać. Ja wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.